Prosimy o zajęcie miejsc. Na naszej szkolnej uroczystości poświęconej jubileuszowi 145-lecia historii szkoły. Witam serdecznie Panią posłankę ziemi częstochowskiej, Panią poseł Halinę Rozpątek i Panią poseł Jadwigę Wiśniewską. Gorąco witam gospodarza naszego miasta i naszego wybitnego absolwenta, Pana Prezydenta Tadeusza Bramę. Witam przedstawicieli władz wojewódzkich. Witam gościa reprezentującego Radę Miasta, Panią Przewodniczącą Komisji Edukacji Izabelę Leszczynę. Serdecznie witam reprezentantów władz oświatowych z Panią Dyrektor Delegatury w Częstochowie Urszulą Bałek. Serdecznie witam przedstawicieli Urzędu Miasta, Naczelników Wydziału i Inspektorów. Witam serdecznie ich magnificencje rektorów wyższych uczelni. Witam przedstawicieli związków zawodowych. Bardzo serdecznie witam dyrektorów szkół, placówek oświatowych i kulturalnych naszego miasta, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedstawicieli kierownic i zaprzyjaźnionych z nami przedsiębiorstw. Witam wszystkich przewodniczących rad rodziców, którzy współpracowali z dyrekcją szkoły przez wiele, wiele lat. Witam przedstawicieli mediów. Bardzo serdecznie witam byłych i obecnych nauczycieli naszej szkoły. Poświęcili nam Państwo wiele lat swojego życia, przekazując nam nie tylko wiedzę, ale również ucząc nas, jakie wartości mamy strzec. I szczególnie serdecznie witam Was, drogie koleżanki i koledzy. Przez ostatnie 24 lata dyrektorem Sienkiewicza był pan Marian Jerzewski, który jest związany z naszą szkołą od ponad 30 lat.
Dyrektorze. Zapraszamy. Będzie uzupełnieniem tych, które napisałem w fotografii.
Szanowni Państwo, dziś, gdy zakończymy karierę zawodową, stojąc przed Wami jako długoletni dyrektor naszego liceum, mogę powiedzieć jedno. Jestem dumny. Satysfakcja i duma to efekt zetknięcia się z bogatą historią naszej szkoły, z ludźmi, którzy ją tworzyli i tworzą nadal, oraz możliwością kontynuowania działań moich wspaniałych poprzedników. Dyrektora Wacława Cierpiana Płodowskiego, Kazimierza Ludwika Zaboka, Kazimierza Polusa, Janiny Heleny Buczyńskiej i dyrektora Stefana Antoniego Kwiecińskiego. Poczucie dumy to efekt świadomości, że tu w starych murach naszego budynku szkolnego pracowali wybitni pedagodzy i wybitni częstochowianie. Doktor Władysław Biegański, profesor Edward Mąkosza, profesor Władysław Tatarkiewicz, profesor Jan Kosicki. Uczniami tej szkoły byli wybitni Polacy patrioci. Generał Stanisław Burchard-Karski, generał Rudolf Drescher, generał Orlicz Drescher, generał Mariusz Grzegorz Januszajtis, podpułkownik Wacław Tokarz i podpułkownik Mariusz Skrzydecki. Uczeń naszej szkoły, gimnazjalista Włodzimierz Zagórski, zginął w akcji rozbrojenia Niemców w 1918 roku. Jerzy Kurpiński, pseudonim Ponury, dowódca oddziału leśnego, legendarny partyzan, ukończył nasze gimnazjum w 1937 roku. Jeroniem Dudwo, pilot, wychowanek naszego gimnazjum, zginął pod niebem Francji, zanim zdołał wcześniej zestrzelić cztery niemieckie samoloty. Wraża samolot. Stefan Korboński, działacz niepodległościowy, którego imię nosi Akademia Polonijna w Częstochowie. To także absolwent z 1921 roku. Ważne wydarzenie, takie jak strajk szkolny w 1905 roku, jako element walki młodzieży o polskość polskiej szkoły w Polsce oraz utworzenie w 1912 roku pierwszej w Częstochowie szkolnej drużyny sportowej imienia Mariana Łukasińskiego. Dziś będziemy odsłaniać tablicę czczącą to wydarzenie. To wszystko jest działaniem naszej sierpniowiczowskiej patriotycznej młodzieży. Także obecnie absolwenci naszej szkoły zajmują wysokie stanowiska, wysokie urzędy, zdobywają najwyższe tytuły naukowe, zajmują stanowiska rektorów, dziekanów wyższych uczelni, wielu profesorów, poza dumą i satysfakcją, która towarzyszyła mi w czasie pełnienia funkcji dyrektora naszego liceum, miałem także poczucie szczęścia. Szczęścia wynikającego ze współpracy z bardzo doświadczoną i reprezentującą wysoki poziom wiedzy kadry nauczycielskiej. Wśród pedagogów średniowiecza, z którymi miałem zawsze pracować, było wielu wielkich. Pan dyrektor Stanisław Wieruszewski, profesor Zygmunt Przesłański, profesor Kazimierz Ostrowski, profesor Edward Łągiewka, profesor Maria Kucharski, profesor Mach, profesor Korusz na temat, profesor Kamalia Tomaszewska. To nauczyciele, od których mi mogli się wiele uczyć. Muszę przyznać, że skrzydł nie korzystałem z tej możliwości. Niestety nie ma jej już wśród nas. Dzięki wysokim kwalifikacjom grona pedagogicznego, ale także, co trzeba podkreślić, dzięki wspaniałej, zdolnej i pracowitej młodzieży,
objąłem stanowisko dyrektora liceum, nie przypuszczałem, że tak długo przyjdzie mi kierować szkołę. Utrzymać w stanie używalności dyrektora to bardzo ważne materiały, a jednocześnie zabezpieczać stabilność wysoko kwalifikowanej kadry, zapewniającej wysoki poziom nauczania i wychowania. Kiedy jednak powracam pamięcią do problemów rozwiązywania przez kolejne lata, od początku objęcia stanowiska dyrektora mam, powiem nieskromnie, poczucie spełnienia. Prace wykonane na rzecz bazy materialnej radykalnie wpłynęły na poprawę warunków pracy szkoły. Nie będę wymieniał, bo jest to lista bardzo długa. Szanując czas i to, że Państwo chcecie się nacieszyć wzajemnym spotkaniem ze sobą, nie będę tego wymieniał. Ale proszę Państwa, szkoła nasza nie ograniczała się do organizowania sponsoringu zakładu pracy, rodziców oraz biernego oczekiwania na pomoc władz. Środki pozyskiwano z wynajmu pomieszczeń i umów dzierżawnych odczuwalnie poprawiały kondycję finansową szkoły. Cyklicznie organizowano targi budownictwa, dożynki jasnogórskie czy wystawy kwiatów. Wpisały się na stałe do kalendarza imprez ogólnomiejskich, popularyzując Sienkiewicza wśród mieszkańców naszego miasta, regionu i kraju. Szkoła nasza zmieniła się w latach 1983-2007 nie tylko pod względem zasobów materialnych, lecz dzięki bardzo dobrze przygotowanej, doświadczonej, pracowitej kadrze nauczycielskiej i zdolnej młodzieży utrzymywał się cały czas wysoki poziom nauczania. Częstochowski Sienkiewicz zachował swoją atrakcyjność i prestiż. Popularność szkoły sprawiła, że ilość uczniów wzrosła o połowę, to jest z 600 do 900 w 2007 roku. Wysoki poziom nauczania w pełni potwierdził się, zwłaszcza w ostatnich latach. Egzamin maturalny w nowej formule zdanie pomieśnie wszyscy absolwenci. Wielu naszych uczniów osiągnęło sukcesy w olimpiadach przedmiotowej i ogólnopolskich konkursach. A uczeń Marcin Ziemniak w 2006 roku poprzednim był uczestnikiem olimpiady międzynarodowej z biologii w Argentynie. Wcześniej uzyskał tytuł laureata dwóch olimpiad i finalisty trzeciej. Za sprawą tych sukcesów czwarte RO imienia Henryka Sienkiewicza w Częstochowie znalazło się na liście rankingowej tygodnika Wprost i Rzeczpospolitej w gronie najlepszych szkół w Polsce. Sukcesy sportowe na szczeblu miejskim, wojewódzkim, centralnym i międzynarodowym zapewniały Sienkiewiczowi w rywalizacji sportowej zawsze pierwsze miejsce w Częstochowie oraz czołowe miejsce w kraju. Ostatnia rywalizacja zakończyła się również sukcesem naszej szkoły, a puchary wręczał nam pan prezydent Wrona właśnie koło Kościoła Świętego Zygmunta i sprawiło nam to pracownikom szkoły młodzieży wielką radość. Proszę Państwa, młodzież naszej szkoły rozwija swoje zainteresowania i talenty, uczestnicząc w zajęciach różnego rodzaju. Chór, zespołów muzycznych, koła teatralnego, plastycznego i innych. Proszę Państwa, mottem tego wystąpienia, jak wcześniej powiedziałem, jest, że to ludzie tworzą historię, a ich dokonania są świadkami tej historii. Wracając do tego punktu, należy podkreślić, że osiągnięcia szkoły nie dokonały się same. Stoją za nimi konkretni ludzie, którzy swój czas, wysiłek, pasję ofiarnie jej poświęcili. Byli to i są głównie pracownicy szkoły, ale także rodzice, absolwenci i inni sojusznicy Sienkiewicza. Są to zakłady pracy, instytucje, władze państwowe, samorządowe, uczelnie, wszyscy, którzy ze mną współpracowali.
lub pomagali mi w okresie pełnienia funkcji dyrektora liceum, składam tą drogą wyrazy serdecznej podziękowania. Dziękuję przede wszystkim nauczycielom naszego Sienkiewicza. Współpracowało ze mną w okresie kierowania szkołą ponad 220 nauczycieli. 270 zaś od początku, kiedy podjąłem pracę w tej szkole. Wielu z nich dostało satysfakcję z wychowania laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych, bo znakomita większość to wspaniali pedagodzy. Ramy czasowe tego wystąpienia mogą nie są rozciągliwe. Jest pewna dyscyplina, którą zapowiedziano mi i proszono, żebym tej dyscypliny nie łamał. Więc postaram się teraz jeszcze skrótowo kilka zdań skreślić. Chciałbym za współpracę ze mną w tych 24 latach zwłaszcza serdecznie podziękować wszystkim koleżankom i kolegom, nauczycielom, uczniom i rodzicom, szczególnie zaś moim zastępcom, którzy byli najbliżej mnie i najwięcej wspólnie ze mną problemów rozwiązywali. Nazwiska i specjalne słowa uznania i podziękowania pomieścimy właśnie w monografii szkoły. Proszę Państwa, szkoła nie jest bytem samoistym. Działa w konkretnym miejscu i środowisku. Współpraca z władzami różnych szczebli, zakładami pracy, instytucjami, uczelniami, organizacjami społecznymi istotnie wpływa na poziom pracy szkoły. Także związkom sportowym, które ze względu na klasę sportową w naszej szkole utrzymywaliśmy ścisłą współpracę. Dziękuję wszystkim Wam. Dziękuję pracownikom merytorycznym, władz oświatowych, województwa i miasta, wizytatorom, inspektorom oświaty za doradztwo oraz opiekę przy rozwiązywaniu problemów szkolnych. Dziękuję wszystkim współpracującym ze szkołą, pracownikom uczelni wyższych, kierownictwo i pracownikom ośrodków udoskonalenia nauczycieli za merytoryczną pomoc w kształceniu kadry nauczycielskiej. Dziękuję władzom samorządowym miasta, które w okresie pełnienia przeze mnie funkcji dyrektora pomagały szkole finansowej. Szczególnie gorąco chciałbym tą drogę podziękować władzom miasta obecnej kadencji i osobiście panu prezydentowi Tadeuszowi Kroju za troskę i pomoc szkole w zakresie utrzymywania bazy szkolnej, zwłaszcza za przeprowadzenie po prostu kompleksowego remontu obiektów szkolnych w roku 2006. Szkoła zmieniła swoje oblicze. To jest zupełnie inna szkoła niż która przed tymi pracami budowlanymi. Proszę Państwa, chciałbym podziękować także sojusznikom, szczególnie dla mnie i dla szkoły, rodzicom, a złożyć te podziękowania na ręce przewodniczących kolejnych kadencji. Chciałbym osobiście i personalnie podziękować Państwu, panu dyrektorowi Alizemu Sawickiemu, pani Elżbiecie Woszczyk, panu Andrzejowi Baryli, panu profesorowi doktorowi Hamiltonowi Kadetowi Szymańskiemu, przepraszam, pani Elżbiecie Wojakowskiej-Dziadzie, która jeszcze tę funkcję uważa za zaszczytną i bardzo może też to piastuje na to. Proszę Państwa, o poziomie pracy szkoły świadczą jej wychowankowie. O atmosferze panującej w szkole mówią więzy między absolwentami a nauczycielami. Te i inne oczywiste prawdy mają zastosowanie także w przypadku naszego liceum. Szkoła nasza przywiązuje dużą uwagę do utrzymywania kontaktów z absolwentami. Absolwenci są naturalnymi ambasadorami szkoły i często ją wspierają. Zjazdy absolwentów są okazją do utrwalania przyjaźni i wzajemnych sympatii nawiązywanych w latach szkoły. Owe zjazdy organizują sami absolwenci. W naszej szkole organizatorem i gospodarzem rocznicowych zjazdów jest Towarzystwo Wychowanych i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum im. Henryka Sienkiewicza w Częstochowie.
kontaktów siedmiczym i popularyzacją naszego liceum w Częstochowie. Serdecznie dziękuję panu Karolowi Ostrowskiemu za podjęcie się funkcji przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Zjazdu. Dziękuję również panu doktorowi Januszowi Sentowskiemu za pracę przy redagowaniu i kierowaniu zespołem autorskim opracowującym monografię szkoły. Obaj panowie są absolwentami naszego liceum. Dziękuję panu ministrowi Cieślakowi za szczególne zainteresowanie głosami naszych absolwentów, za stworzenie strony internetowej poświęconej absolwentom. Jest to oryginalny pomysł pana Aleksandra Cieślaka. Proszę państwa, zjazd absolwentów Sienkiewicza we wrześniu 2007, dzisiejszy zjazd, będzie zapewne okazją do radosnych spotkań koleżanek i kolegów, wspomnień z lat szkolnych i wymiany wrażeń. Życzę przyjemnych doznań z pobytu w naszej starej szkole. Życzę pomyślności w życiu osobistym. I proszę państwa, na zakończenie chciałbym jeszcze raz wrócić do historii. Pamiętajmy, że jest to bardzo stara i bardzo patriotyczna historia. Tworzyli ją ludzie, którzy już nas opuścili, którzy już nie są wokół nas. Świetni profesorowie, świetni absolwenci, cała społeczność sienkiewiczowska. Chciałbym, proszę państwa, żebyśmy minutą ciszy uczcili pamięć tych, którzy byli przed nami, którzy tu pracowali, uczyli się, oddawali życie za ojczyznę, którzy naprawdę dobrze reprezentowali naszego świata.